Witam serdecznie, zabieram Was dzisiaj w świat magicznych nowości firmy Boon do wody, zabawki do wody. Będą i nur, będzie i nurek, który świeci w wodzie. Będą takie magiczne meduzy z przyssawkami. Statki, które przewożą najróżniejsze towary i łączą się ze sobą. Jest też wieloryb łowiący najdziwniejsze kształty. I takie koło zamachowe i różne fragmenty zupełnie wyjęte jak ze środka zegara, dzięki którym też możemy całe takie obrotowe mechanizmy budować na brzegu wanny. Na pierwszy ogień, a może wodę, trzy udeczki to Miss Boona. Puszczamy je, pływają sobie, spokojnie dryfują, ale słuchajcie, w środku mają gwizdki, zobaczcie. Różnej wysokości. Jak je wciskamy, to możemy nimi grać, ale możemy też je zaczepić jeden o drugi i cały transport przewieźć po całej wannie, tak aby sobie sprytnie pływały, samodzielnie lub razem. A teraz ośmiorniczki. Oj, przepraszam. Ośmiorniczki są w trzech kolorach: różowym, niebieskim i zielonym. No i nie dość, że mają genialne przyssawki, to jeszcze pływają. Czekajcie, muszę tak to zrobić. Troszkę takie są fluorescencyjne. Mogą być wiaderkami, można nimi przelewać w dowolny sposób wodę. Ale na zasadzie przyssawek możemy zrobić całą tu konstrukcję na przykład. Możemy przyssać jedne do drugich i wybudować jakąś wieżę. I budować. I łatwo je też możemy odczepić. Zobaczcie, jak nam się konstrukcja nie spodoba. To jest super dla maluchów, którym jest bardzo trudno. Jak jest ta siła zasania tej zabawki, to... No i takie wygłupy można. Zobaczcie, jaka kurczę, jaka konstrukcja mi wyszła. No, niezłe są. Słuchajcie, czekajcie, idę teraz do bólu. Jaką ma wytrzymałość jedna przyssawa? O kurczę. Nieźle. No nie, no czad. No troszkę się powaliła, ale naprawdę znaczy cały czas się trzyma. Super zabawka, będzie z tego dużo śmiechu i radości. Panie pozwolą. O, jeszcze tak można robić. Zabawka ma bardzo, bardzo wiele funkcji. No to bardzo dziękuję. To teraz następna. A teraz nasz piękny, potwornie głodny wieloryb, którego trzeba nakarmić. Już go wyjmuję z opakowania. Wygląda tak. O, tak, groźnie brzmi. No i wygląda to. Jest taką na klamerkę, więc jakby cały ruch rączki maluszka, tu cała motoryka mała, naprawdę się trzeba skupić. Można kombinować dwoma rękami. No ale dobra, co ona robi? Czekajcie, już otwieram. A w środku, co to jest, jakiś ptaszek, to ślimak, to wiem, a to w sumie nie wiem, może jakaś pszczółka, to już grafik będzie wiedział. O, pływają, zobaczcie, na powierzchni. No i nasz wieloryb, który płynie, jest potwornie głodny. Tadam! Łapie taką zdobycz, cała woda tu przelatuje pod spodem. Czy weźmie trzy na raz? Nie jest takie łatwe. Trzeba dopędzić zdobycz. O, zjadł trzy na... O, no. Jest. No i wieloryb już najedzony. Możemy powtarzać zabawę jeszcze raz. Ta-da! Super, że one pływają na powierzchni. Są bardzo kolorowe, fluorescencyjne. A wieloryb jest bardzo, bardzo głodny. O. Myślę, że maluchy na pewno wpadną na taki patent, że można łowić tak, ale można też łowić tak. O. Niezła zabawa. Nasz nurek ma już w środku trzy baterie AA. No i zobaczcie, co się stanie, jak się zanurzy. Widzicie? On świeci i co lepiej. Jeszcze ten kolor światła się zmienia. Teraz mamy niebieski, był zielony, fioletowy.
jest też czerwony. Może sobie dryfować. O, możemy go tak odbić. No i tak sobie będzie pływał. No i dzięki niemu można będzie odbyć magiczną podróż prawie batyskafem przy zgaszonym świetle, siedząc w wannie. To jest dopiero przygoda dla młodego miłośnika kąpieli. No i nasze drogie koła zębate. Trzeba ułożyć sprytną konstrukcję, tak żeby cały mechanizm działał. Ta-da! A pomysłów na budowanie jest bardzo, bardzo wiele. Nie zawsze wychodzą wszystkie projekty konstrukcyjne. Zobaczymy, czy nie utrudniłam za bardzo. Oj, może trochę. O nie, jednak nie. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że żeby je odczepić, wystarczy tylko nacisnąć taki mały dingsik z boku i nawet małe dziecko odczepi mocno przyczepioną zabawkę. Zobaczcie. O. I już mamy ją na wierzchu.